Trwają prace porządkowe na rzece Seracz. Na zlecenie ratusza koryto jest generalnie sprzątane 3 razy w roku. Rzeka Seracz jest lewym dopływem Mławki o długości około 12 km. Wypływa w okolicach wsi Modła i płynie w kierunku południowo-zachodnim. Wykaszanie koryta jest ważne z wielu względów. Z jednej strony dbając o estetykę naszego miasta, z drugiej strony też starając się utrzymać ten obiekt w takim stanie, aby nie dochodziło do sytuacji kryzysowych, na przykład przy dużych opadach deszczu. Kilka lat temu wszyscy pamiętamy, jak nagle na Mławę spadła tak duża ilość wody, że rzeki płynęły ulicami. Aby zapobiec podobnym sytuacjom, miasto zbudowało 3 zbiorniki retencyjne oraz przepusty na rzece Seracz. Porządkowanie w zakresie gospodarki wodnej w mieście wymaga regularnych działań. Żeby on dobrze funkcjonował, musimy o to dbać. Stąd ta pielęgnacja i 3-krotne w ciągu roku wykaszanie Seracza. Oprócz tego, że pozbywamy się trawy, też przy okazji porządkujemy przepusty, tak aby nie dochodziło do różnych kryzysowych sytuacji w przyszłości. W górnym odcinku rzeki Seracz koryto jest dość uporządkowane. Rzeka przepływa przez centralną część miasta, okrążając od wschodu Śródmieście. W związku z tym na jej trasie znajduje się szereg przepustów pod głównymi ulicami.